Agnieszka Mokrzycka, witam Państwa w programie Gość Dnia. A dzisiaj porozmawiam z panem Adolfem Zającem, emerytowanym lekarzem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dziękuję, że zainteresowani jesteście zainteresowani nami, emerytami już nieaktywnymi, nieprawda, tylko tak czekający na pomoc i rozmowę, wie pani, bo to jest bardzo ważne, jeżeli tutaj jeszcze sprawność jakaś jest. No właśnie, bo dzisiaj szczególny dzień, 90 lat, to dużo czy mało? No, wie pani, bardzo dużo, tak, różnych rzeczy w życiu musiał się doświadczyć, poza tym sam też podziałałem, no, w różnych sytuacjach tragicznych i przyjemnych, bo przecież życie jest taką mozaiką, nieprawda, jednego i drugiego. Także ja schodząc z areny, że tak powiem, czy działalności, to wszystko sobie przypominam i młodszym pokoleniom, bo to już 3 pokolenia po mnie są, to coś tam opowiadam i niektórzy bardzo chętnie słuchają, no, a ja oczywiście tyle, ile pamiętam, ale na całe szczęście jeszcze umysł jako tako działa. 90 lat za panem, ale do 86 roku życia pracował pan w zawodzie. Tak jest, pracowałem już nie w szpitalu, nie operowałem, tylko pracowałem w przychodni chirurgiczno-urazowej i chirurgiczno-dziecięcej. W Rybniku już to, bo przestałem pracować po moim zawale, bo przeżyłem zawał i operację serca, więc już nie wróciłem do stołu operacyjnego, tylko ambulatoryjnie już, bo później leczyłem po pół roku. No to cała moja historia. No. Jak udało się panu tak długo zachować sprawność? No jednak ten zawód jest wymagający i fizycznie, i psychicznie. No wie pani, trudno znaleźć jedno jakieś zdanie, żeby określić swoją pracę, ale pracowałem zgodnie, wie pani, z wymogami ówczesnych w latach 60., 70., nieprawda. No, a ponieważ zrobiłem specjalizację jedną i drugą, więc profesor mnie na przykład oddelegował, profesor Weissrock, oddelegował mnie do Redutów. Tam pracowałem pół roku, prowadziłem oddział. Później jeszcze w ambulatorium, ale już nie w szpitalu, w ambulatorium, to wszystkie przypadki pooperacyjne prowadziłem, nie? Także czynny tak zawodowo, to ja dosyć długo byłem, prawda, nawet nie chwaląc się, bo to od człowieka nie zależy, no ale, ale tak jak sobie wspominam, a pamięć jeszcze mam nie najgorszą, no to wspominam sobie z przyjemnością niektóre wydarzenia, bo były panie i plusy i minusy tej działalności, ale były przypadki, które się pamięta na całe życie. Wie pani, na przykład, tak tylko powiem bez nazwisk, był taki chłopak, który padł pod pociąg i ujechało mu 3 kończyny, lewą rękę, prawą nogę i lewą nogę, także był kadłub taki, no i trzeba było, przywieźli to jako pogotowie, przywieźli jako kupę takiego mięcha krwawiącego. No straszna robota to było już. Myślałem, że się nie da uratować chłopaka. A wie pani, że on, nie tylko, że go uratowałem, ale u nas jeszcze pół roku był na oddziale i ja się z nim zajmowałem. I przez te pół roku zakochał się w pielęgniarce, pobrali się i mieli jeszcze synka, który dożył 2 lat, bo Karol zmarł, nie wiem dlaczego, do dziś
Ja go wypisałem po 3 miesiącach, czy może więcej. A on poszedł do domu i w 2 roku życia w domu zmarł. No, do dziś nie wiem z jakiego powodu, ale chłopak był dzielny. No, wie pani, to kadłub, który się jakoś musiał poruszać. Zaopatrzyłem go ortopedycznie w ortezy różne i na podudzie, i na udo, bo tutaj miednica była przecież przemieszczona. Znaczy odłam, nie? Poza tym ta jedna ręka zero, też obcięta przed łokciem. No, ale chłopak był taki zdyscyplinowany. Gdzieś przyjechał z Kieleckiego i tak z kumplami 19 lat to popijali, cholera, i tak po pijanemu wpadł pod pociąg i go tak urządził. Po wypisaniu go z oddziału ożenił się z tą pielęgniarką, która koło niego chodziła, tak? I mieli dzieciątko, chłopca, zdrowo urodzony, no bez wad jakichś. I Karol w pewnym momencie, coś się z nim stało, nie wiem, bo już nie był pod moją kontrolą, tylko w domu. W każdym razie chłopczyk miał 2 lata niecałe, jak ojciec, czyli Karol, zmarł. Nie wiem dlaczego. Czy był jakiś taki przypadek, który mocno wpłynął na pana życie, na życie zawodowe? Czy wywarł wpływy na zawodowe? No więc była dziewczynka, która była w wieku mojej córki i spadła gdzieś z drabiny. Z Orzepowic to było dziecko. I wie pani, nie miała chyba jeszcze 9 lat, mniej nawet. I spadła, miała krwiaka podtwardówkowego i nieprzytomną przywieźli, operowałem jej tę czaszkę. Trzeba było usunąć kość i ewakuować tego krwiaka. I w trakcie operacji zmarła, no, przestało serce bić i koniec, nieprawda. Także to bardzo przeżyłem, bo była w wieku mojej córki. Powiem pani, że się popłakałem, wie pani, popłakałem się, bo to dziecko było takie ładne i miłe i dobrze wychowane, bo to już 9 lat, to już było miłe. Tak. Lubiliśmy, bo mówię o oddziale, nie? Bo bardzo ładnie się zachowywały. No. A skąd w ogóle pomysł, żeby zostać lekarzem? Czy od zawsze, od dziecka pan o tym już rozmyślał? Nie, nie. Ja już po maturze, bo ja pochodzę z kolejarskiej rodziny. Ojciec był, jeździł parowozem jeszcze w latach 901 do 900 któregoś, to już nie pamiętam. W każdym razie praca była moja i studia tak wręcz przypadkowe, wie pani, bo ja złamałem rękę i byłem w szpitalu. Nastawiali mi to, zresztą tą prawą, no ale wszystko dobrze się skończyło. I tak, wie pani, obserwowałem, będąc w szpitalu, pracę lekarzy, pielęgniarek, salowych, nieprawda, rentgen. I to wszystko mi tak zadziałało pozytywnie, że nie żebym się przeraził tego, co się dzieje, tylko wprost przeciwnie. Zacząłem się bardziej interesować i później, jak zdałem maturę, już to bezpośrednio starałem się na studiach i dostałem się, tak. A jak pan wspomina ten czas studiów i jak na przestrzeni tych lat zmieniła się ta medycyna, bo na pewno się wiele pozmieniało? No wie pani, zmieniła się bardzo, ale to nie jest zasługa nas, lekarzy, tylko przede wszystkim różnego rodzaju techników, którzy opracowali różne maszyny, to się nazywały maszyny medyczne. No i
staraliśmy się to jak najbardziej rozwijać i stosować w naszych warunkach. No, czasem były jakieś niepowodzenia, no ale to zrozumiałe. No a poza tym to człowiek dojrzewał w tym zawodzie, więc ja robiłem specjalizację, ale może ja o sobie nie będę gadał, bo co powiem. Ale to właśnie rozmowa o panu. Powiem tylko tyle, że bardzo mi się spodobała chirurgia dziecięca taka, bo delikatna operacja na małych cząsteczkach ciała, jak to powiedziała Magda, to była pielęgniarka operacyjna, no to trzeba było się skupić, wiedzieć co jak, te kawałki różnego rodzaju narządów, bo to tak można powiedzieć, trzeba było sklejać, trzeba było dawać możliwość rozwoju dalszego dziecka, czy nawet dorosłego, wychodzić z tego zaścianka, bo na prowincji to było, wie pani, mnie tam profesor oddelegował, jak do Niemiec wyjechał ordynator, to do Redutów, wie pani, w Redutowach byłem pół roku. No, prowadziłem ten oddział, miałem dwóch asystentów. Operowaliśmy wszystko, bo ja już byłem po specjalizacjach, więc ja miałem możliwość, bo tak to musiałby ktoś być, jak operator jest bez specjalizacji, to nie wchodziło w ogóle w rachubę, wie pan. Jeszcze były przypadki z kopalń, nie? Z kopalnią ciężkie przypadki były czasem, cholera, a sobie przypomnę. No ale wszystkiego się nie pamięta już teraz, no. Ale były te najprzykrzejsze to były przypadki, kiedy trzeba było amputować resztę albo obszywać tylko kichuty, nie? To takie jest, trudno mi nawet to określić, wie pani, bo nie tylko dyskomfort jakiś myślowy, ale ręce też utrzymać sprawne, być trzeźwym, nie być, panie, nie pić alkoholu, bo zdarzały się przypadki, że po zabiegu tam, to nawet ja też doświadczyłem, po zabiegu, po kieliszku koniaku tam rodzina zafundowała. No nie powiem, żebym wylał do zlewu. Wypiłem ten kieliszeczek, nie, ale pamiętam. Oczywiście później ja też wymagałem pewnej dyscypliny. Nie ma alkoholi, nie ma pani też, bo inaczej to... Tak. A czy drugi raz wybrałby pan ten zawód, czy może coś innego? No wie pani, chyba bym wybrał jednak, bo to jest... Człowiek się porusza w takim obrębie pomocy drugiemu, nieprawda? No i to jest też konieczność pewnych decyzji w trakcie operacji, nieprawda? To jest dosyć skomplikowana myślowo sprawa, no bo czy zespalać, czy wycinać, czy amputować, wie pani, były takie przypadki, że trzeba było się mocno zastanowić, nie? No takie miałem doświadczenia. Tutaj niestety musimy postawić kropkę, bo czekają na pana goście, którzy świętują z panem dzisiejsze urodziny. My jako telewizja życzymy panu wszystkiego co najlepsze i może nie 100 lat, ale 120, 130, kto wie? Dziękuję, słonko, dziękuję bardzo. No miło mi jest, bo jesteście młodzi, pracowici, bo widzę, że tu kolega musi wszystko nosić. To są ciężary przecież, nie? No a pani jest taka miła i ładna, że chętnie oczywiście ten wywiad, powiedzmy sobie, zobaczę wtedy, jeżeli będzie. Raz jeszcze dziękujemy. Moim gościem był emerytowany lekarz Adolf Zając, który dzisiaj kończy 90 lat. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.